Jesteśmy w Głębniku, w jednym z najlepszych głębników pana Karlheinz Grossa. Jest to jeden głębnik z najlepszych głębników tutaj na tym terenie. Ostatnich 12 lat zdobył wszystko, co było do zdobycia. Jesteśmy praktycznie po sezonie, jest to miesiąc listopad i tutaj możemy porozmawiać przy dobrej pogodzie jeszcze, jak minął sezon, jak wyglądają wyniki w tym roku. Hodowca Karlheinz Gross jest hodowcą reklamowanym przez firmę Wersellage. Firma Wersellage bardzo ściśle współpracuje z hodowcą, który jest jednym, jak już myśmy wspomnieli, z najlepszych tutaj w całej Hesji. No i może zadamy kilka pytań właśnie dotyczących tego sezonu, jak to wyglądało. Karlheinz, on diese Saison war bei dich beste oder? Na, nicht eine der besten. Ten sezon był jeden z najlepszych sezonów. Nie najlepszy może, ale jeden z najlepszych sezonów w ostatnich 13 latach. Wenn der Endfluch nicht gewesen wäre, wär's die beste, die ich überhaupt hatte. Auf Endfluch habe ich zwei riesen Tauben verloren. Ein Weibchen mit 12 und 11, die hatte voll. Und wenn die zwei da gewesen wären mit Preis, dann wäre ich der allerbeste im Regionalverband und alles gewesen. Ten sezon był bardzo udany dla niego, z tym, że ostatni lot był lotem trudnym i na tym locie zgubił dwa asy, które gdyby zrobiły konkurs, jak już powiedziałem, to byłyby to najlepsze głębie, oba byłyby to najlepsze głębie całego Verband, czyli rejonu, no, przenosząc na nasz język to rejonu. Karlheinz ponad 50 lat jest hodowcą. Ostatnie 3 lata są to głębie, które zdobywały wszystko, co było do zdobycia w całej Hesji. Głębie się wywodzą z linii Haddox. Jest to te głębie nabył przed 25 laty. Podstawą głębnika jest gołąb o numerze 41. Tego głębia już nie ma, jak wiadomo. I ta 80% głębnika to są głębie Haddox. W połączeniu z Grondelares, a wcześniej doszła jeszcze linia Landbers. I na tych trzech liniach są zbudowane jest ten głębnik, który dzisiaj widzimy. Te wyniki, które dzisiaj osiągają, to są głębie właśnie z tych linii. Ich habe jetzt auch die neue drin, die Van Dijk, den Kopman, habe ich jetzt auch dazu gekauft. Karlheinz bardzo powoli wprowadza głębie nowych linii, tak jak Kopman, jak Van Dijk, ja. Ale to robi bardzo ostrożnie, bo jak do tej pory nie trafią na głębie, które by były lepsze jak jego głębie, no, ale próbuje zawsze nowej krwi. Wie fragen jetzt, jedes Herbst, ne? Wann du paaren erste Taube? Im Frühjahr. Im Frühjahr. Also das ist, hängt ein bisschen vom Wetter ab. Mhm. Wenn es geht, Mitte Februar. Mhm. Paare ich alle Tauben. Jak wiemy, wszystkie głębie są w tej chwili rozdzielone. Głębie, jeżeli pogoda na to pozwala, jeżeli jest dobra pogoda, dopiero w połowie kwietnia głębie, wszystkie głębie są parowane. Jak głębie rozpłodowe, tak i głębie do lotu. Und mit der Reisetaube mache ich ja trockene Witwerschaft. Jeżeli chodzi o głębie lotowe, są lotowane z głębnika suchego wdowieństwa. I dwa razy są parowane na jaja. Raz 7 dni, einmal 7 Tage. Ne? Die Brüten. Brüten. 5 bis 6 Tage. Czyli pierwszy raz od 5 do 6 dni i drugim razem 5 dni. Siedzą na jajkach, jak wiadomo, to muszą być przerwy, te dwutygodniowe między jajkami. Und weiter. Und dann das zweite Mal paare ich dann so, dass sie zum letzten Vorfluch werden sie umgestellt auf Witwerschaft. Letzte Vorflug. Ja, wenn die vom letzten Vorflug heimkommen und dann ist kein Eier mehr da, ist alles weg. Ne? Dann sind sie Witwe. Jeżeli głębie przychodzą z ostatniego podlotu, to już są w tym momencie rozdzielane. Czyli przychodzą już jako wdowcy po ostatnim podlocie. Do tego momentu są trenowane
jak są razem, czyli z jaj. Zweimal am Tag, morgens eine Stunde und abends eine Stunde am Anfang. Mhm. Und auch mit Fahne. Mhm. Die erste vier Wochen, bis die Tauben richtig im Rhythmus sind, dann brauche ich keine Fahne mehr. Dann fliehe die von selbst ihr Zeit. Und dann wird auch reduziert, nicht mehr eine Stunde, dann weniger. Und ab der Mitte der Saison nur noch einmal, nur noch morgens. Auch wegen dem Raubvogel. Ze względu na jaszczępie, te gołębie, jak już żeśmy wspomnieli, są bardzo późno parowane, bo dopiero 15 kwietnia. I sytuacja wygląda w ten sposób, że gołębie są trenowane rano i pierwsze 4-5 lotów są trenowane przy fladze. Jednak przy fladze. Różni hodowcy do tego różnie podchodzą. Ja osobiście jako hodowca nie trenuję przy fladze, ale on stosuje flagę do 5 lotu. Natomiast są trenowane i rano, i wieczorem, do lotu 7. Później od 7 lotu są trenowane tylko rano. Ale to też jest spowodowane tym, że na tym terenie jest bardzo dużo jaszczębie. Tak jak w tym roku, to jaszczębie zebrałem w granicach 15-16 młodych, a ogólnie gdzieś wszystkich koło 50 gołębi. Das ist erst Tag, der letzte Tag, wenn du setzen Taube, das war Freitag, ne? Wird keine mehr rausgelassen. Aha. Am Einsatztag, am Tag nach der Heimkehr ist Ruhetag, auch nicht liegen. Und am Einsatztag auch nicht liegen. Und die zeigen Weibchen? Ich zeige immer, weil ich beide Partner setze. Das ist bessere Motivation für Weibchen. Vögel wäre vielleicht besser mal nicht zeigen, aber für Weibchen ist besser. Bessere Motivation. Mówi, że dla samic jest większą motywacją, jak się pokazuje je samcom przed lotem, bo samce osobiście nie muszą widzieć samice. Natomiast samice dobrze jest, jak widzą. Jest to dla nich większa motywacja, jeżeli chodzi o wkładanie przed lotem. No, oni wkładają tutaj w piątek i już gołębi w piątek praktycznie nie latają. To jest jedna zasada i tak samo jak przychodzą z lotu, nigdy już w ten dzień nie latają. Und er fragen, am welche Futter du habe auf ganze Saison? Und nicht nur im Saison, Reisesaison, aber auf ganze Jahre. Ne? Also ich finde, wer Seele lager, das ganze Jahr. Und während der Reise die drei Phasen von Hirn, Hans Hirn. Drei Phasen Fütterung vom Hans Hirn. Wersellager. Gołębie są karmione cały rok karmą Wersellagi. Jak już my wcześniej wspomnieli, jest przedstawicielem Wersellagi i przez dobre wyniki Wersellaga ma duże zaufanie i razem współpracują. Natomiast gołębie w czasie sezonu są karmione trzyfazową karmą firmy Wersellaga, ale przygotowaną przez wie heißt das, dieser Mann? Hans Hirn. Die Hirnmethode, ne? Das ist drei Phasen. Przygotowano przez Hansa Hirna auf die Saison, Reisesaison. Du seine Taube gefüttert voll oder du machst auf eine Löffel. Eine Löffel auf ein. Also ich fütter alles nach Gefühl. Voll. Alles aus Gefühl. Wie viel wollen? Und ich fütter immer satt. Aber das satt vom Montag ist nicht das gleiche satt vom Mittwoch und das Mittwoch satt ist nicht das gleiche satt vom Freitag. Letzter Tag gibt es volle Druck. Letzte Mahlzeit zur Auswahl. Ta karma jest regulowana. Na przykład na pewno więcej gołębi zjadają w pierwszych trzech dniach karmy, a w ostatnie dwa dni wiadomo, że mniej jedzą tej karmy. Tyle, że jest, jak on tutaj tłumaczył, ta karma całkiem inną karmą na początku tygodnia jak na końcu, dlatego to stosowana jest trzyfazowa, ale ona jest mieszana między sobą. Tutaj jest sytuacja taka, że samice bardzo krótko są trzymane, samcami jest inaczej, bardzo krótko przez pierwsze dwa dni po locie. I praktycznie w poniedziałek, bo nie mają w niedzielę lot, to w poniedziałek praktycznie to sam jęczmień. Oczywiście to jest jęczmień wysokiej klasy, ale sam jęczmień jest dawany dla samic. Natomiast jeżeli będziemy coś zapytamy na temat profilaktyki, bo to jest dla nas też ważne. Ich füttere eigentlich mit den Zugaben auch das Hirnprogramm.
Selbe Programm von Die Beigabe, auch von Hirn. Und was ist auf die Reisesaison, zum Beispiel nach Flug, was du geben, auf die welche Vitamine oder sowas? Ne? Auch Hirnprogramm. Auf Hirnprogramm. Hirnprogramm. Das ist von welcher Lage? Ne? Von der Seelenlage. Kann ich dir so Prospekt mitgeben? Mamy do czynienia tutaj też tak samo z programem Wersylagi, jeżeli chodzi o produkty, czyli...